Nareszcie możemy wspólnie obejrzeć wózek Roan Esso. Czekaliśmy na niego dość długo. W tej chwili zaprezentuję Wam, jakie ma możliwości, jak to wygląda, jak się składa. To przejdźmy od razu do rzeczy. Będzie szybko, sprawniej na temat. Wózeczek prezentuje się bardzo okazale. Fajne kolory. Troszeczkę taka zmieniona gondola, dość spora, ale to już pewnie sami widzicie, nie będę się długo nad tym roztkliwiał. Rączkę mamy z ekoskóry, pełna regulacja, gondolka jest bardzo fajnie wypinana, wystarczy tylko pociągnąć za uchwyty. Te uchwyty już znamy, to są tak zwane kliki, wystarczy kliknąć i już to działa. Rączka do przenoszenia gondoli tutaj, mamy bardzo fajne pokrycie na nóżki z takimi magnesikami. Wystarczy to po prostu tutaj podpiąć, one się świetnie zapinają. Otwierane na suwaczek i mamy tutaj dostęp do dziecka w środku. Na pokrowcu i na klapie torby widzimy eleganckie emblematy. To podkreśla design tego wózka. W środku znajdziemy folię przeciwdeszczową i moskitierę. To by było na tyle. Ściągnę torbę, żebyśmy sobie lepiej zobaczyli, jak wygląda wózek. Zdejmiemy gondolkę. Zostawimy ją sobie tutaj. I teraz zobaczmy. Mamy tutaj koszyk, który jest zapinany na suwaki. Jest to koszyk przykrywany, dość spory. Plus jeszcze dodatkowo mamy wejście od przodu, czyli jeżeli mamy zamontowaną gondolę i mamy dosyć słaby dostęp do koszyka, możemy skorzystać z tej dolnej kieszeni, która umożliwia nam dostęp do tego koszyka. Co jest ciekawe w tym wózeczku, to jest wózek, który składamy jedną ręką. Jeżeli mówimy o stelażu, wystarczy podwinąć teraz rączkę prawie o 180 stopni i ciągnąc za pasek zwalniamy tutaj zaczepy, które umożliwiają nam złożenie tego wózka do transportu. Wózek składa się aż do takiej pozycji, łącznie z kółkami. Mamy tutaj z boku zaczep, który umożliwia nam spięcie tego wózka i przenoszenie. Oczywiście wózek, jeżeli chcemy, żeby był dużo mniejszy, ja teraz go rozłożę, to możemy sobie ściągnąć koła. Koła z boku ściągamy w ten sposób, bardzo prosto, wystarczy nacisnąć przycisk, założenie jest bardzo proste, wystarczy po prostu nasunąć. Natomiast przednie koła są ściągane standardowo, również mamy guziczek i ściągamy cały widelec przedni z kółkiem. Koła blokowane do jazdy na wprost, wystarczy zablokować i koła już są zablokowane. Standardowo hamulec, tego chyba już nie muszę tłumaczyć. Pokażę teraz spacerów. Spacerówkę montujemy przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wpinamy tak samo w kliki. Tu mam w tej chwili rozłożoną spacerówkę do spania. No, jest to bardzo wygodna spacerówka, także dziecko znajdzie tutaj komfort. Natomiast przy takim rozłożeniu, zobaczcie, że budka jest troszeczkę cofnięta, mamy możliwość poszerzenia budki, tak aby ona spełniała swoją funkcję. Pokrowiec na nóżki w zestawie i spokojnie na jesień można taką spaceróweczką się udać na spacer. Oczywiście przypinamy sobie tutaj z jednej i z drugiej strony na zatrzaski i wtedy możemy wyjechać. Jeszcze pokażę tutaj troszeczkę funkcji spacerówki. Budkę oczywiście możemy sobie złożyć i wtedy spiąć ją tutaj, abyśmy mieli taką bardziej zgrabną budkę, podnosząc do góry oparcie aż do takiej pozycji siedzącej. Wyrównujemy sobie budkę i mamy to bardzo elegancko, z taką lekką osłoną tutaj z przodu. Pałąk oczywiście w spacerówce otwierany. Z jednej, z drugiej strony możemy sobie je odpiąć. Mamy regulację podnóżka, to są takie zaczepy, które zwalniamy i podnosząc do góry będziemy mieć regulację podnóżka. I spacerówkę oczywiście montujemy również przodem do kierunku jazdy. Wystarczy to przełożyć. I wpiąć w stelaż wózka. Dlatego jeżeli zakupimy
fotelik samochodowy, możemy wpiąć go na stelaż. Fotelik samochodowy, kupując z firmy Rohan, dostaniemy oczywiście od razu adaptery do zamontowania na stelażu. Wystarczy wpiąć adaptery do fotelika i fotelik klasycznie wklikujemy do wózka. Ja sobie odblokuję kółka. Wypięcie fotelika może nastąpić na dwa sposoby. Możemy sobie tutaj przycisnąć takie przyciski. Ja tu przełożę rączkę, żeby pokazać, w którym miejscu. W tym miejscu mamy dwa takie przyciski, które pozwalają nam zwolnić fotelik z adapterów. Czyli wciskamy z jednej, z drugiej strony i wysuwamy cały fotelik. Lub możemy wyciągać ten fotelik łącznie z adapterami. Trzeba po prostu wtedy sięgnąć głębiej. Mamy tutaj taki suwaczek. Wystarczy to zwolnić blokady i taki fotelik wychodzi już z adaptera. Podsumowując, firma Rohan dopracowała już elegancki nowy model wózka. Wózek Esso prezentuje się naprawdę bardzo przyzwoicie. Ładne odszycia, ciekawa kolorystyka. Warto w taki wózek zainwestować.